Serca to Lemkowszczyzna. Piękne tereny, piękne widoki. Tam był śpiew, tam nawet gonili krowy czy tego. Wszystko rozśpiewane, wszystko roztańczone. To nawet suchego chleba mógł zjeść, ale radość była. To już były ulotki rzucone, że będzie wysiedlanie, że tego, no to nasze. Naprzód to był wschód. To byli. Tu Nowosądeckie to było ostatnie miesiące. Urodziłam się w Wawrzce i tam mieszkałam 5 lat. Potem przyszło wojsko, kazali ojcu zabrać tylko to, co do wozu się zmieści. I tylko 2 krowy. I nic więcej. Dzieci. Było nas 4. Tato prosił, żeby go zostawili, że dopiero dom pobudował i mieszka w nim 5 lat. Tak zbili wtedy tata po gębie, że tato upadł. Nie wyprosił tego tato. Trzeba było jechać. Dla mnie i dla moich rówieśników te lata no, nie są tak bardzo dobrze znane. No, jedynie z opowieści właśnie dziadków albo też tych ludzi. Jeszcze jako dziecko pamiętam, że przyjeżdżali i ci ludzie opowiadali, jak to wszystko było. Akcja Wisła rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku i potrwała do końca lipca. W jej wyniku wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków, także, jak szacuje profesor Jan Pisuliński, kilkanaście tysięcy Polaków. Sama Wisła, no to była zbrodnia. Z korzeniami naród wyrwali, zabrali wszystko. No trudno powiedzieć, co to jak się czuje. Nad całością tej sprawy czuwała Moskwa, która miała o wiele większe kłopoty z nacjonalistami ukraińskimi na swoim terytorium. Nie można było ich rozwiązać bez wyczyszczenia pogranicz czeskiego, czeskosłowackiego i polskiego. Tu, zwłaszcza przez Polskę, szły szlaki komunikacyjne OUN i UPA na zachód. Tutaj było zaplecze i żeby sfinalizować akcję rozbijania podziemia ukraińskiego na Ukrainie Zachodniej, trzeba było też zrobić to samo w Polsce. Najpierw zaczęła się fala tak zwana przymusowo dobrowolna, tak to się ironicznie nazywa, wysiedleń na Ukrainę sowiecką, na dawne polskie Kresy Wschodnie. Spora część mieszkańców albo zmuszona sytuacją, albo biedą, albo zmamiona propagandą NKWD-zistów wyjechała bądź dobrowolnie, bądź pod przymusem, właściwie bardziej pod przymusem, okolice Ukrainy Sowieckiej. To znaczy dobrowolnie. Polityka, obiecanki, kurde, tam raz, a po drugie, naprzód zabrali młodzież na front. Rosjanie, no wojska Rosjanie zabrali. Oni to traktowali jako Lemkowie, to jako ich naród, a jakże się to. Dosłownie i mój ojciec już był spakowany, a ja przyszedłem do domu. To paczeszki już były, ale jakoś nie podstawili wagony w Nowym Sączu.
OUN uczyniło z ludności cywilnej coś w rodzaju swojej tarczy. Zza pleców tej ludności podejmowało działania przeciwko państwu komunistycznemu. Dążyło do utrzymania tam, na tym obszarze, obecności ukraińskiej, aby zadokumentować, że to jest Ukraina. Jak akcja Wisła, miałam wtedy 10 lat. Zapamiętałam to, że jeszcze przed tą akcją Wisła tu parę razy samoloty nadjeżdżali górą i ulotki puszczali, że będą nas wysiedlać. No to mama suszyła chleb, suszyła kartofle nawet w piecu, bo nigdy nie wiadomo, co będzie i jak. Przygotowanie, żeby spakować, bo to tylko 2 godziny do spakowania, żeby jak najszybciej dostać się do tych wagonów towarowych tam. Dziś historycy zgadzają się, że sama likwidacja podziemia była konieczna, natomiast wiele osób podkreśla, że nie może to usprawiedliwiać dla metod, które zastosowano w trakcie tej operacji, i tą część związaną z przymusowymi wysiedleniami większość osób uznaje za zbrodnię komunistyczną w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W 1947 przyszła to akcja i nasza wioska dosłownie była 7 lipca wysiedlona. Takie urodzaje, tak ślicznie, bo to my starali się jak najwięcej posiąść, jak najwięcej zasadzić, żeby było takie śliczne urodzaje. Sąsiad poszedł ukosić na drogę dla koni, to go wygnali, nie dali mu ukosić, bo wojewoda krakowski zwrócił się, żeby nie niszczyli, bo to przyjdą świeżi osadnicy i będą potrzebowali, nie? To nie miał na przykład swoich koni, czy to samochody. Przyjechało żołnierzu chyba trzech czy czterech, duży samochód, no i pomagali ojcu wynosić tam z komory wszystko, bo takie byli sąsieki ze zbożem, to no, rozmaite rzeczy, to nawet żar nabraliśmy, bo nie wiadomo co tam będzie. Także wszystko zabraliśmy na ten samochód. Te żołnierze pomogli i pojechał brat z tatem i tych 4 dzieci jeszcze mniejszych. Wiem, że myśmy siedli na ten wóz też, na to wszystko. Ja byłam wtedy najmłodsza. Pojechaliśmy do Gorlic i tam w Gorlicach do pociągu nas wsadzili razem z krowami i z psem. Takim eksponentem tych decyzji Stalina był w Polsce, gdy chodzi o akcję Wisła oczywiście, Ostap Steca, zresztą z pochodzenia Ukrainiec, urodzony na obszarze, który został objęty operacją Wisła w Komańczy. Generał Steca, sowiecki generał w polskim mundurze, to on w listopadzie 1946 roku jako pierwszy zwrócił się z oficjalnym pismem do Gomułki, wówczas sekretarza generalnego PPR i wicepremiera, żądając właśnie przeprowadzenia przesiedleń. Przesiedleń na ziemie odzyskane, czyli północne i zachodnie, nie do Związku Sowieckiego. Generał Steca jest pomysłodawcą, może nie do końca, raczej przekazicielem decyzji, które miały być zrealizowane w Polsce. I one jednak musiały budzić jakiś opór wśród komunistów w Warszawie, bo kolejni generałowie z inspiracji swoich sowieckich doradców ponawiali ten plan Stecy, pisząc do swoich przełożonych w Warszawie. Tragiczny zgon generała Karola Świerczewskiego okrył żalobą cały naród. Od skrytobójczej kuli ukraińskiego faszysty padł niezłomny bojownik o wolność Polski i o demokrację. Jeszcze niedawno widzieliśmy go wśród żołnierzy, których umiał natchnąć odwagą i wytrwałością.
28 marca 1947 roku w przypadkowej zasadzce ukraińskiej powstańczej armii zginął Karol Świerczewski, Walter. Jego śmierć w Bieszczadach wywołał szok w kierownictwie Polskiej Partii Robotniczej i już następnego dnia biuro polityczne PPR podjęło decyzję o dokonaniu akcji represyjnej wobec ludności ukraińskiej, łemkowskiej, mieszanej także więc z polsko-ukraińskich rodzin. Zdecydowano, że należy wysiedlić całkowicie ludność z tych terenów i jednocześnie równolegle poprowadzić działania wojskowe, które by doprowadziły do zniszczenia ukraińskiego podziemia. Co my mogli, to zabrali, nie? Nawet, ale to było, bo nie wiadomo, bo gdzie nas powiozą. To nawet żarna zabrali. To żołnierze przyszli, pomogli nam załadować żarna, nie? Po ludzku to, konia nie było, już nie było, tylko dwie krowy, które były jako też pociągowy sprzęt. Te dwie krowy zaprzęgli i do Nowego Sącza. Tam postawiali wagony kryte, niekryte. Ja nawet nie pamiętam, czy my mieli kryte, czy nie kryte. Po dwie rodziny do jednego wagonu wpakowali. A sprzęt to był osobno, towarowe były osobno wagony, także po drodze też zabrali też naszego księdza, Dziubina, Michała Dziubina. Te starsze ludzie płakali, a dzieci się bawili, śmieli się i bawili się, bo jak to dzieci, nie? No i chodziliśmy po zupę tam, bo takie kotły gotowali, tej zupy. No i zawsze my mieli też, takieśmy mieli wojskowe, te dali nam monaszki, czy jak to się nazywało. No i czekaliśmy, nie pamiętam ile, na te wagony, że przyjadą. Gdzieś chyba koło pociągu było jakieś siano i tego siana tato tam narzucił trochę, że pies mógł spać i ja z nim. I to pamiętam, że na sianie spałam. Było takie, tak chyba jechaliśmy 2 tygodnie bez mycia, bez... Jedzenie nam dawali w takich kankach, przynosili nam jakąś zupę i nas mama tym karmiła. Na terenach Podkarpacia, przede wszystkim w Beskidzie Niskim i na części Bieszczad, wysiedleniami objęto również Łemków. Łemkowie, część z nich uznawała się za Ukraińców, a część z nich po prostu za oddzielną grupę etniczną. Ten podział pojawił się jeszcze przed I wojną światową i właściwie on przetrwał do dnia dzisiejszego. To jest, są no, ogromne, często bardzo gorące dyskusje ukraińsko-łemkowskie, gdzie no, Ukraińcy próbują udowodnić Łemkom, że są Ukraińcami, a część z tych Łemków twardo trzyma się swojej niezależnej tożsamości. My jesteśmy z Lemkiewszczyny. Czy do tego etnicznego narodu, do etniczny naród, to ty do Lemkiewszczyny. Ale po wierze należymy do narodu ukraińskiego, bo grekokatolicy. Te cerkwie, to wszystko, to już w języku ukraińskim jest odprawiane. Tak samo i prawosławni, tak samo i grekokatolicy. Bo przyjęliśmy wiarę ze wschodu, z Grecji. Warto zwrócić uwagę na to, że akurat na terenach zamieszkiwanych przez Łemków, przynajmniej w Beskidzie Niskim, oddziały łupowskie działały w sposób bardzo niemrawy. Większość ludności łemkowskiej z nimi nie sympatyzowała. Na całym obszarze Beskidu Niskiego, od Komanczy do Krynicy, właściwie oprócz no, Sotni Chryna, która działała w okolicy Komanczy, to pomiędzy nią a Krynicą jeden oddział partyzantki łupowskiej i parę bojówek ołynowskich. To było bardzo mało. I ta niewielka liczba partyzantów ukraińskich wynikała z faktu właśnie przede wszystkim, że jak to określano w meldunkach, że teren jest trudny, że ludność nie sympatyzuje z tą ideą utworzenia państwa ukraińskiego, zwłaszcza nacjonalistycznego, za którym opowiadała się Łupa. U nas nie było, nie było. Jedna po wojnie, w 1946 roku, Fedaka, taka sotnia Fedaka, to był Lemko niby nazwany, oni przechodzili na zachód, bo wszystko już rozwiązane, bo dosłownie rozwiązane. Jedni na zachód, jedni na wschód. Wtedy poszedł na Czechy.
Potem z Czechosłowacji, bo oni uciekali już do Monachium, tam pod amerykańską zonę czy angielską zonę. My jak dzieci, no to normalnie bawiliśmy się i cieszyliśmy się, że mamy rozmaite budki tamtego, nie? Bo tam takie, no a starzy, no im ciężko było, gorzej, no to, to tam płakali. No i potem jechał tabor kolejowy, bardzo długi i cała wioska tam się za tego, po dwie rodziny, to myśmy i wujek nasz. I ja to wszystko widziałam i się strasznie bałam, gdzie nas wiozą, żeby chociaż mnie nie odłączyli od mamy i taty. Tego się bałam, bardzo się bałam. Z całą pewnością na tym terenie wysiedlenia nie miały już żadnego właściwie uzasadnienia, ponieważ w tym rejonie właściwie silniejsze pojawienie się oddziałów wojskowych sprawiłoby, że ta ludność no, rzeczywiście po prostu zaczęła informować o pobycie partyzantów. To, że Łemkowie zostali wysiedleni, a niektórych z nich wysiedlano jeszcze w roku 1950, pokazuje, że ówczesne polskie władze komunistyczne uważały, że należy przy tej okazji pozbyć się no, problemu z pewną kłopotliwą mniejszością narodową i etniczną, a nie chodziło tylko o zlikwidowanie partyzantki. Uzasadnienia militarnego absolutnie nie było. To tak, jakby wysiedli całą dzielnicę, bo się dwóch chuliganów pobiło. Całą ludność transportowano do punktów zbiorczych. Tam ona przebywała czasami parę dni, czasami parę tygodni. Tam była po prostu spisywana przez oficerów UB. Oficerowie UB starali się wykryć członków UPA, sympatyków. Członkowie wykryci byli natychmiast aresztowani i najczęściej skazywani na karę śmierci. Wykonano ponad 100 takich wyroków w trakcie samej operacji. Te transporty były kierowane naprzód do Oświęcimia. Wszystkie przechodziły przez Oświęcim. W Oświęcimiu tam UB, oni robili oczystkę. Wypytali, kogo tam mieli zatrzymać, to zatrzymali. Oni mieli już gotowe spisy tam z terenu. Tam, kto jakiś, jak był jakiś tam troszeczkę zaangażowany, troszeczkę świadomy człowiek, do Jałożna, do obozu. No i tak samo tego księdza, tak samo Jałożna. W Jałożnie siedziało 27 księży. Ci, na których padł chociażby cień podejrzenia, albo byli na przykład przedstawicielami inteligencji, nauczycielami, księżmi grekokatolickimi czy prawosławnymi, albo po prostu podpadli czymkolwiek oficerowi UB, byli kierowani do obozu pracy przymusowej w Jaworznie. Tam około 4000 osób skierowano, w większości no, nie mających związku z podziemiem ukraińskim. Ponad 150 osób w tym obozie z powodu ciężkich warunków, które tam panowały, zmarło. Ci, którzy pozostali, byli no, segregowani na określone kategorie osób i następnie przewożeni na tak zwane ziemi odzyskane, na Mazury, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk i tam rozsiedlani w dużym rozproszeniu. W 76 wagonach wyruszyły na zachód 84 rodziny wieśniaczy. Choć tęskno opuszczać ziemię, na której się urodzili, jadą pewni i ufni w swą przyszłość. W ówczesnej prasie pojawiało się cały szereg informacji na temat akcji Wisła i wysiedleń. Nie można było tego całkowicie ukryć. Przy czym no, opisywano tę operację przede wszystkim jako akcję niszczenia, jak to mówiono, band faszystów ukraińskich. Natomiast same wysiedlenia traktowano jako ewakuację. Opisywano w gruncie rzeczy mniej więcej tak, jak dzisiaj się opisuje akcje ONZ w krajach ogarniętych kryzysem. I właściwie tej wersji władze trzymały się do końca PRL-u. To, że ta ludność no, była przemocą właściwie wydzierana po prostu ze swojej rodzinnej ziemi, rodzinnej no, właściwie od setek lat uprawionej przez kolejne rodziny, to oczywiście tego nie pisano i w PRL-u był na to do samego końca zakaz cenzury. Jechaliśmy 2 tygodnie i przywieźli nas tu do Ciciszowa, zwalili nas
3 rodziny do jednego domu. Tatowi się to nie podobało, ponieważ tato tam był gospodarzem, chyba 14 hektarów pola i był sołtysem na wsi. Był bardzo szanowanym rolnikiem. Dom, że cośmy przyjechali, to był pusty. Po prostu okien nie było już nawet. Palili taki dynarek, był taki żelazny, tam palili na podwórko i taki kocioł i gotowali tam. Tylko pamiętam, że straszne komary. A u nas tam w górach nie było komarów. Nam dzieciom tak było dziwnie, że tu nie ma gór. Prosto jakoś tak nie. 10 lat trwała ten okres, gdy Ukraińcy nie mogli żyć pełnią życia tak jak inni obywatele polscy. Myślę, że o wiele gorsze skutki akcja Wisła miała dla Łemków, gdyż oni utracili swoje terytorium etniczne, ziemię, na której ukształtowali przez kilka wieków swoją kulturę. Kultura nie może egzystować dłużej niż kilka pokoleń w sytuacji diaspory. Wszyscy Łemkowie w wyniku akcji Wisła znaleźli się w sytuacji diaspory. Święty Boże, święty krzepi, święty bezsmertny, pomyluj nas. No to straszne, bez cerkwi, bo było do kościoła, no. Do kościoła, no. Chodziło się do kościoła, śluby, to wszystko, no, w kościele. To dopiero później zaczęli wypuszczać księży, mało tego, niektórych księży, no i że zezwolili na tę wschodnią odprawę. Ten pozostawiony majątek, pozostawione gospodarstwa, to początkowo zakładano, że na tych terenach dojdzie do osadnictwa czysto polskiego. Tyle tylko, że ten plan skończył się w dużej mierze niepowodzeniem, ponieważ wysiedlenia obejmowały przeważnie tereny no, dosyć słabo zagospodarowane. W związku z tym no, nie chciano się tam osiedlać. Stąd no, bardzo szybko się okazało, że większość tych terenów zamieniło się po prostu tak naprawdę w pustynię. Większość cerkwi także została de facto, no, jeśli nie w ciągu tych kilkudziesięciu lat no, zniszczona, po całych wioskach często nie pozostało nawet śladu. Władze nie chciały też zgodzić się na powroty ludności. W latach 50. część Ukraińców chciała wrócić do swoich gospodarstw, ale tutaj no, robiono najprzeróżniejsze nieprzyjemności, stąd z tego powodu tylko niewielkiej grupie osób, szacuje się, że to było 10-20% wróciło na swoje gospodarstwo. To wymagało jednak bardzo silnej determinacji. Mój tato chciał wrócić z powrotem do Wabrzki. I w 56 roku zebrało ich się 3 kuzynów i pojechali z powrotem tam sobie odwiedzić. Już się tak trochę, już można było jeździć w nasze strony. Pojechali tam 3 i uzgodnili tam między sobą, że wrócimy tam z powrotem, ale ponieważ tato tam wybudował sobie dom drewniany, a tu zobaczył, że tu są z cegieł. I był młyn w Dziećmiarowicach rozwalony. Poszedł tato do urzędu, spytał się, czy mógłby te cegły oczyścić, bo chciałby na pociąg załadować i zawieźć ich do Wawrzki. I tam by sobie dom wybudował z cegieł. Tak czyścił, że zachorował na grypę i umarł. I się mu nie udało. Nie mogę mówić, no i co? Jest to ciągle ropiejąca, boląca rana, nieustanna. Nie ma czegoś takiego jak zapomnienie, jak zabliźnienie przez czas, tylko jak to powiedział Piotr Trochanowski, Wisła nadal płynie. Ciągle ta sprawa nurtuje.
co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Pojechałam tam do swojej wioski, nie? Ta co, sąsiadka, Polka tam była i mówi do mnie, czy to nasz dom, to ja mówię, że nasz dom, a my tak załujemy tych naszych Rusinów, tak załujemy tych naszych Rusinów, bo to były takie dobrzy ludzie. Tak przecież to pooglądają sobie wszystko, tak, tu było to, tu były stajnie, tu były konie. Mówiły, żeby się nie wróciły. Może nie wszyscy, no ale te, co przyjeżdżały, tak oglądały jeszcze swoje te rancza, no to my czasem tak patrzały, że im pewnie żal było, bo nieraz się popłakały nawet. No to niech się wam dobrze żyje, mówi tutaj. Częściowo ten zamiar asymilacji narodowej społeczności ukraińskiej, jak pokazują współczesne spisy ludnościowe, się powiódł, ponieważ zdecydowanie mniejsza liczba dzisiaj osób deklaruje się jako Ukraińcy Łemkowie niż została wysiedlona w 1947 roku w trakcie akcji Wisła. Nie zmienia to faktu, że część tej ludności kosztem, co tu dużo mówić, wielu ofiar, kultywowała swoją tożsamość narodową, religijną, kulturalną, pomimo tego, że znajdowała się przy właściwie do samej końca istnienia PRL-u z tego powodu pod lupą najpierw Urzędu Bezpieczeństwa, potem Służby Bezpieczeństwa. Z tego powodu tą grupę ludności spotykały różnego rodzaju szykany, nieprzyjemności. Ona miała świadomość, że jest cały czas właściwie pod lupą. Христос воскрес! Ісус тим богробіг живот дарував. Кідикольвік поїде там, то завжди ще поплаче. Там са так пікні терени, і так наші те терени. І вім, іле наші родиці утерпіли. Znałam tą moją panią gospodynią Łemkową. Ta pani gospodyni często przyjeżdżała prawie w każdy rok do nas. Opowiadała o dzieciach, jak im się tam powodzi i na zachodzie, ale tak tęskniła, tak mnie prosiła, czy mogę sobie wyjść na strych. Całowała te drzwi, jak otwierała tam na te schody, tak bardzo jej było przyjemnie. I poglądała na wszystkie strony, do tej kapliczki sobie pozaglądała, na cmentarz jechali, bo ona ma trzech synów na cmentarzu tu w Nowej Wsi. No oni zginęli tutaj na łące za tą kapliczką, zostali zastrzeleni. Przez to UB, czy no wtedy było. I my tak mówimy, że może sobie odkupicie. Mówię, a jak to my odkupimy, jak wyście dostały to za darmo? Skąd? Płaciłyśmy wszystko, mamy kwity i to się płaciło zbożem. Kwity do dziś dnia mam i wszystko było spłacone i nie możemy tak ustąpić, tylko no, trzeba by było to wrócić. No ona mówi, że oj nie, tu już moje nogi nie dadzą rady w te góry chodzić, mówi. Mnie skierowali tu, jak chorowałem, do sanatorium. Ja wybrałem Krynicę i tam poszedłem tam. I od razu poszedłem po drodze. Jeszcze cerkiew stała na cmentarz. Wziąłem troszkę ziemi tam, gdzie jest pochowana matka. Operacja Wisła w żadnym stopniu nie może być przypisywana państwu polskiemu, którego wtedy faktycznie nie było. Co więcej, ta operacja spotkała się z potępieniem ze strony niepodległościowców polskich, tam gdzie mogli oni mówić pełnym głosem, czyli w Londynie. W prasie emigracyjnej ukazywały się artykuły, które uznawały przesiedlenia ludności ukraińskiej na wschód, a także akcję Wisła za zbrodnię, oczywiście zbrodnię komunistyczną. Także tutaj mamy pełną jasność. W naszej miejscowości raczej nie ma żadnych rodzin mieszanych łemkowsko-polskich, ponieważ te, które były, no to już
poumierały. Te starsze pokolenia nie zapominają o nich, opowiadają dzieciom, wnukom. Mamy cerkwie dwie poemkowskie, które są odnowione, zadbane, ale jest w nich zachowane wszystko tak, jak było. Nie jest nic pozmieniane. Odbywają się tam msze święte. Cmentarz jest też poemkowski, na który przyjeżdżają rodziny tych zmarłych Łemków. Też są rodziny w Nowej Wsi, które zajmują się tymi grobami. Dzieci ze szkoły też głównie przed wszystkimi świętymi są prowadzone na ten cmentarz. Tam im nauczyciele opowiadają, że to są ludzie, którzy zostali wypędzeni stąd. Każde dziecko przynosi znicz. No pamięta się, że był tutaj ktoś. No trudno nie wybaczyć sobie. To już popraszali, przepraszali się księża i wszystko. No trudno, bo to czasy wojenne to były jedne i drugie i to zamieszania. Podczas wojny to różnie było. Także to dochodzi do różnych morderstw, do różnych tych. Żeby żyć, trzeba sobie przebaczyć, trzeba sobie darować, trzeba iść do przodu. Taka jest prawo natury. Czoło płaczesz, czoło naliczesz, czoło tobi żal. Żal mi wita zelenoho, żal mi seła, seła moho, szto jest mi obział. Czoło płaczesz, czoło naliczesz, czoło tobi żal. Lipsze tysia, niane zwiduj, idy od dnia, nebe siduj, bo mi straszny żal, bo mam do cię żal.